Dagerotypia nie jest pierwszą techniką fotograficzną, ani nawet drugą. Ja nazywam się Michał Sitkiewicz i w dzisiejszym odcinku z cyklu Wszystko jest światłoczułe opowiem Wam o heliografii i fizautotypii. Heliografia to proces fotograficzny, choć na tę klasyfikację niektórzy mogą kręcić nosem, w którym emulsję światłoczułą wykonujemy używając olejku lawendowego i asfaltu syryjskiego. Natomiast obraz utajony wywołujemy w nafcie. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że tymi słowami wiele nie wyjaśniam, natomiast aby dobrze zrozumieć, czym jest heliografia, należy zagłębić się w historię jej powstania. Człowiek od zawsze pragnął utrwalić to, co widzi i od zawsze próbował to zrobić. Na początku za pomocą malarstwa, rzeźby i innych sztuk, ale w efekcie rozwoju cywilizacyjnego zapragnął to robić w sposób bardziej zautomatyzowany, bardziej dokładny i precyzyjny oraz oczywiście w sposób obiektywny. I tak właśnie na początku XIX wieku dziesiątki, jeśli nie setki naukowców rozpoczęły pracę nad wynalezieniem fotografii. Znany był już koncept kamery obskury oraz światłoczułości niektórych związków chemicznych, no i teraz wypadało po prostu połączyć oba te wątki i wynaleźć fotografię. Jednym z najbardziej znanych obecnie naukowców, którzy wtedy pracowali nad wynalezieniem fotografii, to Francuz Joseph Nicéphore Niépce. Już w 1816 roku rozpoczął badania nad światłoczułością różnych substancji, tak aby w latach 20. XIX wieku zatrzymać się na dłuższą chwilę przy asfalcie syryjskim. To właśnie ta substancja wymieszana z olejkiem lawendowym była światłoczułą substancją, której używał Niépce w swoich eksperymentach. Na samym początku Niépce wykonywał stykowe odbitki na emulsji wykonanej właśnie z olejku lawendowego i asfaltu syryjskiego. W 1827 roku powstała najsłynniejsza, pierwsza fotografia na świecie, czyli widok z okna w Le Grand autorstwa Josepha Nicéphora Niépce'a. Światłoczułość emulsji heliograficznej jest bardzo niska. Naukowcy obliczyli, że aby naświetlić widok z okna w Le Grand, czas ekspozycji musiał być pomiędzy 8 godzin a 3 dni. Heliografia powstaje w sposób następujący. Na metalową, błyszczącą, wypolerowaną płytkę nanosimy werniks składający się z olejku lawendowego i asfaltu syryjskiego. Po wyschnięciu takiej płytki umieszczamy ją w aparacie fotograficznym lub w kopioramie. Po naświetleniu wywołujemy w kuwecie z naftą. W miejscach, gdzie światło nie padało, emulsja jest wypłukiwana i obraz pozostaje w kolorze podłoża. Aby wykonywać fotografię metodą heliografii, musimy wyposażyć się w następujące rzeczy. Asfalt syryjski, olejek lawendowy lub spikowy, benzynę lakową White Spirit, naczynie do mieszania roztworu, wagę jubilerską, metalową płytkę, pędzel do nanoszenia emulsji, ciemną butelkę do przechowywania werniksu, kuwetę do wywoływania, naczynie, lejek, gaziki oraz waciki do filtrowania werniksu. Naświetlać będziemy w kopioramie z negatywu cyfrowego. Asfalt syryjski to ciemny proszek. Podobnie jak olejek lawendowy, możemy go nabyć w większości sklepów plastycznych. Proporcje, jakie dzisiaj zastosujemy, to 4 g asfaltu syryjskiego rozpuszczonego w 100 ml olejku lawendowego. Aby uzyskać ciemniejszy odcień werniksu, możemy użyć nieco więcej asfaltu syryjskiego i podobnie dla jaśniejszego werniksu używamy mniej asfaltu syryjskiego. My używamy metody mieszania bezpośredniego obu substancji, natomiast Niépce w XIX wieku zanurzał bawełniany worek wypełniony asfaltem syryjskim w olejku lawendowym. Dzięki temu nie musiał filtrować roztworu. Przy
Przelewamy mieszaninę do ciemnej butelki, ponieważ od tego momentu jest już ona światłoczuła. I odstawiamy na kilka dni, aby asfalt syryjski mógł rozpuścić się w olejku lawendowym. Jednak nie cały asfalt rozpuści się w olejku, dlatego też konieczne po tych kilku dniach jest wielokrotne filtrowanie roztworu, ponieważ drobinki asfaltu syryjskiego mogą zniszczyć później obraz. Będziemy nanosić emulsję na miedzianą posrebrzoną płytkę. Natomiast do tego celu możemy użyć dowolnej metalowej polerowanej płytki. Nanosimy cienką warstwę werniksu. Ślady pędzla znikną po kilku minutach, kiedy warstwa werniksu wyrówna się na płytce. Suszymy werniks przez kilka dni w bardzo ciepłym pomieszczeniu lub w piekarniku nastawionym na 120 stopni przez około 15-20 minut. Tak jak zapowiadałem, w każdym odcinku będę pragnął wykonać jeden niewielki cykl fotograficzny. Tak też będzie tym razem. Jako hołd dla Niepsa chciałbym w technice heliografii wykonać tryptyk widoków z okna mojego domu. Fotografię będę wykonywał za pomocą aparatu wielkoformatowego. Widoki z okna będę naświetlał na filmie 4x5 cala. W związku z tym, że będę chciał go użyć również do innych procesów, a do heliografii potrzebuję bardzo kontrastowego negatywu, zeskanuję go tym razem i podniesionym kontrastem wydrukuję na folii. Gotowe, wyschnięte płytki oraz negatywy ułożę w kopioramie. Naświetlanie negatywów zajmie nam około jednego pełnego słonecznego dnia. Naświetlone płytki wywołujemy w wywoływaczu, który składa się z benzyny lakowej White Spirit wymieszanej z olejkiem lawendowym w stosunku 10 do 1. Ten wywoływacz, który tutaj widzicie, jest już brązowy ze względu na to, że zostało w nim wywołanych już wiele heliografii. Dzięki temu jego działanie nie jest tak agresywne jak na samym początku. Wywołujemy płytkę poprzez jej zanurzenie w wywoływaczu. Po dosłownie kilku chwilach zaczyna nam się objawiać obraz. Po wyjęciu możemy zostawić płytki do wyschnięcia lub spłukać pod delikatnym i niebezpośrednim strumieniem wody. 14 grudnia 1829 roku to niezwykle istotna data w historii fotografii. To właśnie tego dnia Joseph Nicéphore Niépce oraz Louis Daguerre podpisują umowę, w której zawiązują spółkę, która ma na celu wynalezienie fotografii. W umowie napisali, że ich celem jest wynalezienie sposobu zdejmowania obrazu z natury w sposób szybki, a przez szybki rozumieli czas ekspozycji około 15 minut. Muszę wam powiedzieć, że to była niezwykle ciekawa spółka, a mamy o tym bardzo dużą i szeroką wiedzę ze względu na to, że zachowała się korespondencja między Niepcem a Daguerrem. W tej korespondencji można zauważyć też próby unikania bycia ofiarą szpiegostwa gospodarczego, można by dziś powiedzieć, ponieważ część z pojęć, które używali w tych listach, jest po prostu zaszyfrowana. Ta niezwykła współpraca Niepca i Daguerra, która dała światu m.in. fizautotypie, zakończyła się nagłą śmiercią Niepca 5 lipca 1833 roku. To jest też data, od której nie milkną spory w świecie naukowym oraz w świecie fotograficznym o to, kto wynalazł fotografię. Bo jak wiemy, w 1839 roku to właśnie Daguerre ogłosił wynalezienie fotografii poprzez wynalezienie daguerotypii.
Do wykonania fotografii w technice FISA AutoTP potrzebujemy kalafonię, alkohol 95%, benzynę lakową White Spirit, naczynie do mieszania roztworu, wagę jubilerską, metalową płytkę jako podłoże, my użyjemy srebrzonej miedzianej, ciemną buterkę do przechowywania roztworu, suszarkę do włosów, kuwetę do wywoływania, kopieramę do naświetlania lub aparat fotograficzny. Możemy używać dowolnego rodzaju kalafonii, takiej do lutowania lub na przykład takiej do smarowania smyczków. Sporządzenie emulsji do FISA AutoTP jest banalnie proste. My będziemy korzystać z następujących proporcji: 1,5 g kalafonii rozpuszczonej w 100 ml alkoholu 95%. Udało nam się odłupać idealnie 1,5 g kalafonii. Pozostaje więc dolać 100 ml alkoholu. Kalafonia nie rozpuszcza się bardzo szybko w alkoholu, dlatego też po wstępnym mieszaniu polecam odstawić ją na kilkadziesiąt minut, aby samoczynnie rozpuściła się w alkoholu. Rzadko kiedy kalafonia jest bardzo czysta i pozbawiona drobinek, dlatego też powinniśmy gotowy roztwór przefiltrować kilka razy za pomocą gazika lub wacika. Dzięki temu unikniemy nierówności na naszej emulsji. Będziemy używać miedzianej srebrzonej płytki, natomiast na samym początku musimy ją odtłuścić. Możemy to zrobić również alkoholem. Aby ułatwić sobie aplikację, przelejemy odrobinę roztworu do mniejszego naczynia. Nalewamy na płytkę odrobinę roztworu i rozprowadzamy do wszystkich czterech rogów. Na kilka chwil odkładamy płytkę, aby alkohol mógł częściowo odparować. Dzięki temu będziemy mieli nieco grubszą warstwę kalafonii na naszej płytce. Po dosłownie kilku chwilach zlewamy nadmiar alkoholu, naszego roztworu, do zlewki. Odkładamy, aby emulsja wyrównała swoją powierzchnię. Suszymy suszarką, najlepiej w trybie zimnego powietrza. Polecam używanie strumienia zimnego powietrza, dlatego że dzięki temu uzyskamy dużo równiejszą powierzchnię na płytce. Z błyszczącej powierzchni powinniśmy uzyskać matową. W ten sposób mamy gotowe płytki do FISA AutoTP. Niestety do dzisiejszych czasów nie zachowała się żadna FISA AutoTP. Jedynym fotograficznym śladem, jaki po niej pozostał, to domniemana reprodukcja fotografii pod tytułem La Table Servie. To fotografia zastawionego stołu. Właśnie martwą naturę chciałbym sfotografować do tego filmu, używając techniki FISA AutoTP. Podczas nagrywania filmów do niniejszego cyklu swoją służbę zakończyły moje dwa kubki do kawy. Postanowiłem je uhonorować właśnie FISA AutoTP-ami. I tak wykonałem cyfrowe fotografie szczątków, następnie wydrukowałem w formie bardzo kontrastowego diapozytywu. Te diapozytywy będę właśnie naświetlał w kopioramie od 3 do 5 godzin w słońcu. Naświetlone FISA AutoTP wywołujemy w parach benzyny lakowej. Pojemnik
szczelnie przykrywamy naświetlaną płytką. Wywoływanie fizautotypii trwa zwykle około 15 minut w temperaturze pokojowej. Jednak zachęcam Was, abyście po pierwszych 5 minutach sprawdzili efekty. Oto efekty po pierwszych 5 minutach. Oto efekty po kolejnych 5 minutach, czyli w sumie po 10 minutach. Myślę, że jeszcze 5 minut i będzie doskonale. Po dokładnie 15 minutach wywoływania mamy bardzo dobrze wywołany obraz. Przyszedł czas na podsumowanie odcinka o heliografii i fizautotypii. Zaczniemy od heliografii. Tutaj prawie skończona oprawa, bo mamy już paspartu. Czekamy jeszcze na szkło i ramkę. Widok na stronę południową z okna, tak. Widok na stronę wschodnią, mam nadzieję, że tutaj coś będzie widać. Heliografia jest tak skonstruowana, że najlepiej ogląda się ją osobiście. Zapraszam. I chyba mój faworyt, czyli widok na stronę, mówiłem, południową, tam to było północną, wschodnią, a to jest na stronę południową. Także widok z okna na stronę południową, mój absolutny faworyt. Ale wszystkie trzy jako tryptyk zawisną na ścianie. Jeśli chodzi o fizautotypię, to nasz kubeczkowy dyptyk prezentuje się następująco. Fizautotypię też fajnie oglądać osobiście. Myślę, że to udany dyptyk, także cieszę się z niego bardzo. Chciałbym na koniec jeszcze podzielić się taką małą ciekawostką. Mianowicie wspominałem, że w fizautotypie suszymy emulsję do fizautotypii, na płytce suszymy zimnym powietrzem. Dlaczego? No właśnie dlatego, że takie efekty, czyli nierówną powierzchnię, uzyskamy, kiedy suszymy emulsję ciepłym powietrzem. Mi się to bardzo spodobało, dlatego zachowałem. Też chciałem Wam pokazać po prostu, jak wygląda nierówne wysuszenie płytki i okazało się, że strzał w dziesiątkę to też zawiśnie na ścianie. Także zachęcam Was do eksperymentów z obiema technikami. Pamiętajcie o zachowaniu środków ostrożności, takich jak rękawice nitrylowe i gogle na oczy. Zachęcam Was do eksperymentowania z tymi technikami. Zachęcam Was też gorąco do zgłębiania historii fotografii od czasów Niebsa i Daguerre'a oraz ich współpracy. To też jest niezwykle ciekawa historia. No i to tyle. Dzięki serdeczne za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia następnym razem.